dobrze. Czy kartę miał najważniejsze? Ja mam. Kiedyś swego czasu przyszłam i gdyby nie Robert... Grzesiek, już jednego znasz, widzisz? 24 Grzesiek, już wiem. Chciałam Państwa bardzo serdecznie powitać w imieniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że zechcieliście przyjść, że chciało Wam się wstać z łóżek i spędzić ten dzień po prostu z nami, na sportowo. Pogoda nam, słuchajcie, dopisała. Mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemnie i bardzo fajnie. Oczywiście nasza dzisiejsza impreza jest za rzut do puszkę na aukcję Owsiaka. Życzę Państwu miłej zabawy. Dzielimy się na trzy grupy. Jedziemy w trzy strony świata. Świry jadą z Panem Wiesławem i Pan Wiesław jest opiekunem świrów. I odprawa dla świrów będzie zaraz na zewnątrz budynku. Jakie są zasady? Proszę się słuchać prawie. Ci, którzy będą na orientację, idą za wody Pana Michała i słuchają się wskazówek Pana Michała. Ci, co chcą iść z kitami, idą z Panią Moniką, która stoi tam, którą też serdecznie witamy. I idziemy wtedy z kikami za Panią Moniką. Życzę jak najlepszej zabawy. Zapraszam potem na ognisko, na gorącą zupę, kiełbaski i losowanie jakichś gadżetów dla uczestników. Serdecznie zapraszam, serdecznie dziękuję. Głos szefowej sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozstawaliśmy się o 5 rano. O 9 żeśmy się widzieli z powrotem. Wczoraj byliśmy na bardzo udanej imprezie pod nazwą Charity Dymny Bal. Było, myślę, że chyba dobrze, fajnie się grało i fajne akcje były. Mam oddaję Ci głos. Proszę przyjąć. Szanowni Państwo, po prawie już. Za chwilę, dosłownie za parę godzin, zacznie się ostatni, 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatni w tym sensie, ostatni dzień gramy, bo my w Świnoujściu zaczęliśmy grać już 4 stycznia. Kto z Państwa był na Placu Słowiańskim, szczególnie wieczorem, to już w zeszłym roku i w tym roku zauważył, że tam bije takie piękne, wielkie, gorzkowe serce. Ono bije od dnia, w którym w Świnoujściu coś się zaczyna dziać dla orkiestry. I rzeczywiście, następnego dnia były soboty stomatologiczne, poszliśmy z dziećmi ze szkół do stomatologów świnoujskich, żeby pomóc leczyć zęby. Teraz, następnego dnia odbywały się spotkania bardzo ciekawe. Przepiękny koncert w Miejskim Domu Kultury. Tutaj Pan Paweł już mówił, że wczoraj powiedział. A dlaczego jest to piękne? Dla nas w Świnoujściu, w naszym sztabie powiedzieliśmy sobie, zbieramy pieniądze, to jest jedno. To robi cała Polska, ale my robimy coś więcej. My stawiamy na sport, na zdrowie, na to, żeby ratować, chronić nasze dzieci, ale także naszych przyjaciół starszych, nasze babcie, rodziców, ci, którzy z nas są starsi. Robimy to wszystko także. Dziękuję bardzo.
piękności Erdo zaprezentowali z Państwa lewej strony sensei Paweł Sujklaś, Filońska Akademia Dramatyka Musi oraz Paweł Pelc, architekt.